Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. A witam Państwa serdecznie. Region MENA od angielskiego Middle East, North Africa obejmuje od 19 do 27 krajów w oparciu o różne interpretacje. I tak na przykład Bank Światowy uważa, że MENA obejmuje 21 państw rozciągających się od Maroka na zachodzie aż po Iran. Na południowym zachodzie i Sudan na południu. W dzisiejszym odcinku podcastu geopolitycznego chciałbym skoncentrować się na zainteresowaniu Chińskiej Republiki Ludowej właśnie obszarem Bliskiego Wschodu i Afryką Północną. Tutaj też trzeba powiedzieć, że to zainteresowanie stare, stale rośnie wraz, wraz nie tylko z zapotrzebowaniem Pekinu na zasoby naturalne, ale także wraz z postępującą rywalizacją na arenie międzynarodowej. Trzeba także zauważyć, że oprócz tradycyjnych surowców energetycznych no takich jak ropa naftowa i gaz ziemny Chiny są zainteresowane uzyskaniem dostępu do nowych źródeł energii, w tym energii słonecznej, energii wiatrowej, a także co bardzo istotne, z, no, z różnego rodzaju korzyści logistycznych i transportowych, które są oferowane przez kraje regionu. No, trzeba także tutaj dodać, że strona chińska jest zainteresowana rozwijaniem partnerstwa z lokalnymi. Aktorami w obszarach nowych technologii informatyki i sztucznej inteligencji. Gdybyśmy mieli tak sformułować interesy i aktywność Pekinu w regionie MENA, to można byłoby to zrobić na czterech płaszczyznach. Po pierwsze, najważniejszym interesem Chin jest pozyskanie w tym regionie nowych dostawców energii i pogłębianie partnerstw gospodarczych. Po drugie, ta druga płaszczyzna to kwestia równoważenia wpływów Waszyngtonu. No, na przykład na Bliskim Wschodzie, gdzie Pekin stara się stopniowo zwiększać swoje wpływy w regionie, ale bez bezpośredniego angażowania się w konflikty z innymi podmiotami regionalnymi. Tutaj Chińczycy unikają bezpośredniego angażowania się militarnego. Trzecia płaszczyzna, trzeci. Trzeci, można powiedzieć, bardzo istotny element polityki chińskiej w tym regionie to kwestia, to kwestia zapewnienia sobie spokoju wewnętrznego. Chodzi tutaj o kwestie muzułmanów w Chinach i tak, aby wygaszać wszelką publiczną krytykę właśnie polityki Pekinu wobec chińskich muzułmanów. No i wreszcie czwarty aspekt to Chiny, można powiedzieć, taki troszeczkę wizerunkowy. Chiny dążą do wzmocnienia swojego statusu na arenie międzynarodowej statusu, jakby, no, można powiedzieć, chciały być przedstawiane jako wielkie mocarstwo. No i tutaj niewątpliwie te więzi gospodarcze i biznesowe są także traktowane jako pewien lewar statusu międzynarodowego. Niewątpliwie strategiczne znaczenie regionu, regionu. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej opiera się na kilku takich najważniejszych filarach. W pierwszej kolejności należałoby tutaj wymienić węglowodory. No, według organizacji państw eksportujących ropę naftową region MENA posiada ponad połowę światowych zasobów ropy naftowej i dwie piąte światowych zasobów gazu ziemnego. Co więcej, no, region tena Mówiąc ściślej, sam Katar staje się bardzo istotnym, kluczowym dostawcą LNG, czyli skroplonego gazu ziemnego. Drugi filar, który czyni bardzo istotnym, może być strategicznym w polityce chińskiej ten właśnie region, region MENA, to krytyczne węzły transportowe i tranzytowe. Widać to jest szczególnie jeśli chodzi o szlaki transportu morskiego i lądowego. No, kanał Suezki odgrywa kluczową rolę w transporcie morskim. Wiemy także, że po ogłoszeniu zakończenia pandemii COVID-19 kanał Suezki osiągnął w kwietniu 2022 roku najwyższy miesięczny przychód w historii. To pokazuje zresztą jak, jak ogromne ma znaczenie, znaczenie strategiczne, że jest nadal dominującym międzynarodowym szlakiem transportu morskiego i to pomimo pojawienia się alternatyw, chociażby północnego szlaku morskiego. Także warto zwrócić uwagę na cieśninę Ormus łączącą Zatokę Perską z Zatokiem. Zatoką Omańską i Morzem Arabskim, gdzie również w tym względzie kluczowe ma, to, ma znaczenie właśnie ciśnienie ormuz jako jeden z najważniejszych na świecie takich, no można by powiedzieć, jedno z najważniejszych na świecie wąskich gardeł dla morskiego handlu z zasobami energetycznymi. Natomiast jeśli chodzi o szlaki lądowe, to kluczowymi obszarami handlu regionalnego są m.in. tzw. Tak korytarz środkowy i korytarz tranzytowy Lapis-Lazuli. Strategiczne rurociągi lądowe, takie jak rurociąg Sumet, gazociąg SUS Morze Śródziemne, zapewniają nieprzerwane dostawy węglowodorów do regionu Morza Śródziemnego. Trzeci bardzo istotny filar, o którym także już Wspomniałem, to energia odnawialna i szeroko pojęta ekologia. Obszar ten staje się, no, jak wiemy, jednym z kluczowych. Takich punktów, wyzwań, priorytetów dla, dla ważnych graczy regionalnych, w tym dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej czy Kataru. No i też warto tutaj powołać się na Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej w Abu Zabi, która przewiduje, iż udział nowoczesnych odnawialnych źródeł energii, takich jak energia, wiatrowa, słoneczna, energia wodna w całkowitym światowym zużyciu energii ma wzrosnąć z 10% do 28% do roku 2030 i do 66% do roku 2050. W tym kontekście także widać wzrastającą rolę tego regionu, a trzeba tutaj też dodać, że według planów przyjętych na ostatnim szczycie BRICS od 2024 roku aż trzy państwa właśnie Bliskiego Wschodu mają zostać przyjęte do grupy BRICS, czyli Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Iran, no a także z północnej Afryki. Egipt to pokazuje, jak istotne znaczenie ma ten region w polityce, w polityce chińskiej i w ogóle w polityce grupy, grupy BRICS. Region MENA, ze względu na swoje położenie geograficzne, a także stosunkowo luźniejsze wcześniejsze kontakty i szereg różnic, no, głównie społecznych, kulturowych i językowych, przez wiele lat pozostawał poza głównym obszarem zainteresowania Chin. I o ile stosunki dyplomatyczne z Egiptem nawiązano po raz pierwszy w 1956 roku, to Pekin ze wszystkimi państwami regionu nawiązał je dopiero w 1992 roku. Wiązało się to przede wszystkim z wprowadzeniem przez komunistyczną partię Chin reform rynkowych oraz rosnącym popytem na zasoby naturalne, no oczywiście w szczególności węglowodory. Obecnie chińskie zaangażowanie w regionie MENA i te priorytety, które wytycza komunistyczna partia Chin, można podzielić na trzy takie strategiczne segmenty. Po pierwsze, jest to zaangażowanie polityczne. Na przestrzeni lat Chiny ustanowiły trzy rodzaje partnerstw politycznych z podmiotami regionu. Po pierwsze, są to tak zwane wszechstronne partnerstwa strategiczne, i tymi partnerstwami Objęty jest Egipt, Arabia Saudyjska, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Drugi rodzaj partnerstwa to partnerstwa strategiczne. I takim rodzajem partnerstwa objęta jest Turcja, Jordania, Katar, Irak, Oman i Kuwait. No, i wreszcie trzeci rodzaj to innowacyjne, kompleksowe partnerstwa, tak to jest nazywane w dyplomacji chińskiej, tak można to przetłumaczyć. Takim innowacyjnym, kompleksowym partnerstwem objęty jest Izrael. W 2019 roku, podczas Forum Bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu, które odbyło się w Pekinie, w którym wzięło udział Ponad 200 przedstawicieli, zarówno z Bliskiego Wschodu, jak i, jak i z Chin, Komunistyczna Partia Chin przedstawiła, tak zwany nowy pomysł, czy też niektórzy mówią, nową wizję dla Bliskiego Wschodu, w którym, no, można powiedzieć, lansowała taką filozofię rozwoju, która miałaby. No, zapobiec podziałom i konfrontacjom. To wszystko, oczywiście, język dyplomatyczny, natomiast w szczególe, tutaj Chińczycy zarysowali cztery takie tak zwane punkty wspólnego zrozumienia. Po pierwsze, ustanowienie nowej koncepcji bezpieczeństwa, która miałaby być zbiorowa. Zbiorowa, jak to też określono, wszechstronna, oparta na współpracy i trwała. Tutaj kluczem oczywiście jest to pojęcie zbiorowości, to pewnego rodzaju odejście od jednostronnego narzucania pewnego porządku bezpieczeństwa. To niewątpliwie takie wyzwanie rzucone Stanom Zjednoczonym przez, przez Pekin. Po drugie, Chińczycy zaproponowali w drugim punkcie zawarcie ostatecznego pokoju między Palestyną a a Izraelem. Mówi się tutaj, no wtedy, właśnie na tym forum bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu w Pekinie w 2019 roku, mówiło się o sprawiedliwym i równym sposobie. Zresztą znamy poglądy chociażby Xi Jinpinga, jeśli chodzi o państwowość palestyńską, no to wywołuje bardzo duże kontrowersje w Izraelu i to mówiąc najdelikatniej jak się tylko, jak się tylko da. Trzeci punkt zaprezentowany w 2019 roku to, kwest, to postawienie bardzo silne na rozwój, na nowoczesne technologie, jeśli chodzi o zarządzanie regionalne i wreszcie czwarty, czwarty punkt wspólnego zrozumienia to ułatwianie wzajemnego... Dialogu poprzez przeciwdziałanie terroryzmowi, chodzi o wspólną politykę, jeśli chodzi o właśnie prewencję przeciwterrorystyczną. Mówiło się także o kontrekstremizmach, o zwalczaniu wszelkiego rodzaju ekstremizmów. I likwidacji czy eliminacji podwójnych standardów w sprawach międzynarodowych i regionalnych. Tutaj, jeżeli chodzi o te kwestie podwójnych standardów, to też niewątpliwie taki między wierszami przytyk do polityki Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o ten drugi taki strategiczny segment zaangażowania. Chińskiej Republiki Ludowej w regionie MENA, to jest to zaangażowanie gospodarcze. Tak jak już powiedziałem, od początku lat 90. XX wieku region Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki zyskuje na znaczeniu dla, dla Chin. No i tutaj warto zwrócić uwagę przede wszystkim na umowy naftowo-gazowe między Chinami a Arabią Saudyjską i Katarem, które uczyniły z Chin no, największego partnera handlowego regionu. Niewątpliwie partnerstwo to będzie się rozwijać ze względu na bardzo ambitne plany Komunistycznej Partii Chin związane z inicjatywą Pasa i Szlaku ogłoszoną pod koniec 2013 roku i też warto spojrzeć na inicjatywę właśnie Pasa i Szlaku przez pryzmat tego regionu MENA, który ma stać się integralną częścią korytarza gospodarczego Chiny, Azja Środkowa. Azja Zachodnia. Ma być to jeden z takich tak zwanych y, strategicznych węzłów y, inicjatywy pasa i szlaku. Y, oczekuje się, zresztą kraje regionu oczekują, że Pekin zainwestuje w budowę dużych projektów infrastrukturalnych, które mają obejmować porty, linie kolejowe, autostrady, elektrownie, rurociągi, a nawet całe miasta, w, w tym w że właśnie. Regionie, oprócz tradycyjnych projektów infrastrukturalnych i transakcji biznesowych w dziedzinie energii, region MENA szybko staje się ośrodkiem takim, można by to nazwać, zasięgu chińskiej technologii. Chodzi o oprogramowanie, cały software, o internet, obszar telekomunikacji, a nawet cyberbezpieczeństwa. Mówi się tutaj, że region MENA ma być bardzo ważną częścią inicjatywy, tzw. inicjatywy Cyfrowy Jedwabny Szlak. No, i tutaj na przykład można wymienić koncern Huawei, który jest mocno zaangażowany w projekty cyfrowe i w regionie. Tutaj też zresztą Chiny bardzo aktywnie promują swój system nawigacji satelitarnej Beidou, i to niekoniecznie w branżach takich na pierwszy rzut oka oczywistych, na przykład takich branżach obejmujących monitorowanie środowiska, inteligentne rolnictwo, pomoc w przypadku katastrof, no i oczywiście także transport regionalny. Chińczycy aktywnie promują ten, ten system Beidou, czyli wielki, wielki wóz w krajach takich jak Arabia Saudyjska, Algieria, Liban, Oman czy Maroko. Co więcej, Chiny wyrastają na jedną ze światowych potęg, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i robotykę i tutaj aktywnie rozwijają w tych obszarach współpracę yy, chociażby z, yy, z Arabią Saudyjską czy Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, krajami, które stały się w, w tym obszarze. Głównymi regionalnymi partnerami Pekinu. Chiny w ogóle z powodzeniem łączą także partnerstwo z, islamska, z islamskimi krajami regionu i współpracę z Izraelem, co, co bardzo ciekawe. Niektóre badania mówią o tym, że chińskie inwestycje w Izraelu w dziedzinie IT, w dziedzinie nowych technologii wynoszą nawet 9 miliardów dolarów. Oprócz tych obszarów chińskie korporacje aktywnie angażują się we wzmacnianie współpracy badawczo-rozwojowej z, z krajami MENA, no i tutaj na przykład oddział Huawei w Stambule uruchomił w 2009 roku własne lokalne takie przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe i od tego czasu no, rozrósł się do największego zagranicznego centrum badawczo-rozwojowego właśnie tej firmy technologicznej. Też trzeba tutaj powiedzieć o, za, w kontekście zaangażowania gospodarczego, że Chiny aktywnie kontynuują negocjacje w sprawie utworzenia umowy o wolnym handlu z, 20, z, dwu, z 21 podmiotami regionalnymi. Miał, miałoby tutaj powstać takie strategiczne. Połączenie w obszarze właśnie gospodarki i polityki, no i też oczywiście wzrost, wzrost pozycji Pekinu i wpływu na sprawy regionalne. Trzeci, wreszcie, segment bardzo istotny, jeśli chodzi o strategię komunistycznej partii Chin, to współpraca w zakresie bezpieczeństwa. Eksport chińskiego sprzętu wojskowego na Bliski Wschód rozpoczął się jeszcze w połowie lat 70. XX wieku, osiągając szczyt w latach 80., a następnie spadając w latach 90. i na początku XX, XXI wieku. Obecnie, wolumen i ten zakres współpracy wojskowej i szeroko w ogóle pojętej obronnej między Chinami a podmiotami z regionu MENA. No, koncentruje się na głównych partnerach regionalnych Pekinu. No, takim jest na pewno Egipt. Tutaj pierwsze porozumienie w sprawie broni no, zawarto w 1975 roku. Do takich partnerów regionalnych w tym obszarze zaliczają się także Irak, Iran, Turcja i Arabia Saudyjska. Oczywiście te, to zaangażowanie Pekinu może się jeszcze zmienić z uwagi na priorytetowe traktowanie przez wiele krajów regionu właśnie powiązań gospodarczych z Chinami. Oprócz dostaw broni przed Chinami roztaczają się także perspektywy związane z tworzeniem baz morskich, a w tym bas wojskowych. W regionie, no co biorąc pod uwagę obecne tendencje, wydaje się na razie mniej realne, ale też no nie można absolutnie przekreślać tej perspektywy, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, przede wszystkim z roku 2017, kiedy Armia Ludowo. Wyzwoleńcza utworzyła swoją pierwszą zagraniczną bazę wojskową w Djibouti, która zresztą znajduje się w pobliżu bazy wojskowej USA. I to też trzeba tutaj wspomnieć o tym, że Chiny mają konkretne plany, jeśli chodzi o otwieranie swoich baz wojskowych w regionie Zatoki Perskiej i Zato Zatoki Omańskiej. No ale to też trzeba podkreślić, że te Plany jeszcze się nie zmaterializowały. Niewątpliwie rozwój sytuacji wewnętrznej w niektórych krajach regionu MENA, istniejący oczywiście szereg wyzwań związanych z bezpieczeństwem, jak i to rosnące zainteresowanie Chin rozszerzaniem obecności w regionie. Nie tylko w tych obszarach, o których powiedziałem, czyli politycznym, gospodarczym i takim ogólnym, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, ale także na przykład wykorzystaniem obecności paramilitarnej poprzez wykorzystanie prywatnych firm ochroniarskich czy podobnych podmiotów, moim zdaniem będzie powodowało, powodowało rosnące zainteresowanie nie tylko samych Chin tym regionem, ale także tego regionu obecnością. Obecnością chińską, co wszystko oczywiście także jest związane z procesem policentryzacji świata i odchodzeniem od jednobiegunowej chwili i dominacji jednego supermocarstwa na świecie. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.